mogę spać. Przyjdź do mnie, uspokój moje serce, pozwól zasnąć mi. Proszę pani, cicho. Gdzie państwo mieszkali? Tutaj w Latce? Nie. Ale pojeżdżam. Jesteś pan doktor, tak? Dobrze, proszę pani. Nie wiedziała, co powiedzieć. Ale mój wózek i mordowali, tak tego nie mieli spalić. To masz, to wszystko prowadzone jest. Dobre. Zobaczę, co połudzałaś. No. Czekaj, ja okulary to złócę, nie będę w okularach, bo mnie w okularach nie pasuje. A może... A nie, będę pies, okej? Okay? Tak, no cóż, dzień dobry państwu, witam wszystkich mile, szczęśliwie i wszystkich poznam, proszę państwa. Ja dziś na swoje mieszkanie, to jak się mówi, trąba powietrzna na moje mieszkanie przychodzi. I proszę państwa, i policja była, i przyjechała opieka społeczna, już mnie mieszkanie chcą zastępcze dać, a mnie pochować pod parkanem, bo już mnie tylko miejsce moje tam. I proszę państwa, przyjechali po to, żeby brata zabrać do Chorosty, bo brat ma, jak to się mówi, szmergla. A matulę moją oddać też, bo matula ma, jak to się mówi, niektórzy mówią, że ma, że ta stara lampucera ma bzika na tle wszystkiego. I to starą lampucerę trzeba umieścić w takim ośrodku, żeby ona miała dojścia i się nic nie gadała. Bo proszę państwa, to szczyt bezczynności. Dzisiaj ludzie zdrowi, brat zdrowy, matula zdrowa. A dzisiaj przyjeżdżają. To ci to drugie. Karetka pogotowia. Karetka pogotowia i wszystko jest jak trzeba. I nasyłają. I non stop tylko zakłady i karetki pogotowia. No to zbadali. Brat jest zdrowy, matula też zdrowa, wszystko wypisali. Doktor wypisał ten cały te tak zwany kartę informacyjną, że brat jest zdrowy, wszystko trzeba. No proszę państwa, czy z nas robią kozłów ofiarnych, czy robią psychopatów? A może psychopatów? Proszę państwa. I powiem państwu tak. Kto to robi, to państwo wiecie, kto to się domyślacie, kto to robi. Ja nie będę wymieniał, bo za dużo tych słów gadam na temat tej osoby, ale proszę państwa, wiecie, kto to robi i kto z tym się zajmuje. I proszę państwa, wiecie co państwo, jak to takie coś można robić? Najście na mieszkania, mnie chcą wyrzucić. Proszę państwa, ja i sam opuszczę ten tak zwany, ten lokal swój tak zwany. I powiem państwu tak, ci osoby, które tak naprawdę na mnie czyhają i chcą, no, wyrzucić, bo już to wiadomo, już to nie od dzisiaj. Ja sam opuszczę. I nie musicie mnie wyrzucać. Ja sam pójdę. Tylko proszę państwa, zobaczymy, jak ta się sprawa skończy. Bo to jeszcze nie koniec, proszę państwa, tych niebios będzie. Ja opuszczę swój pensjonat, jak trzeba. Ale niestety, jeszcze będzie niewesoło. I także to będzie spraw trochę ciąganiny będzie. I to będzie takie ciąganiny naprawdę bardzo... bardzo mocnej i bardzo naprawdę, szczególnie, że ludzie będą naprawdę głośno o tym mówić. Bo nie myślę państwo, że ja to wszystko puszczę płazem. Naprawdę. Że ja dzisiaj zostałem uznany za jakiegoś, powiem państwu, nieroba. I proszę państwa, no wiecie co państwo, cyrki się dzieją. No trzeba napisać to w katalogu, albo jakiś naprawdę pamiętnik trzeba pisać. Proszę państwa. Wiecie co? Spać nie dają, tylko nachodzą, tak jak się mówi, jakby jakieś, mówię naprawdę, jakby jakiś ja był przestępca. I proszę państwa, i dzisiaj, proszę państwa, opieka społeczna przychodzi i klient, jak ja mówię, że zakłady pogrzebowe, to on mówi, że to żarty są, że ktoś na mnie zarabia. No, proszę państwa, no jak to żarty? Nie uznać, że jestem osobą niepożądaną w życiu i teraz na mojej skórze, powiem, w skórze chcą zarobić krocie. Proszę państwa, to chyba coś nie jest nie tak. Dziś mnie taki z opieki społecznej przyszedł z panią i on mówi, że to są wszystko żarty. Mnie w oczy powiedział, ktoś mówi, żarty sobie stroił na lajcie przez internecie aplikacje nagrywające
I mówią, że to żarty. Bo mówi, ktoś się podszywa, że na mnie chcą zarobić pieniądze ogromne. To znaczy, że co? Że ja jestem po prostu do, proszę państwa, do tak zwanych przyróbek fabrycznych. Taki samochód przerabia się w fabryce. To może i tak samo i mnie chcą przerobić. Może mam jakieś mutacje mnie zrobić, wyjąć to, co trzeba, część, a wstawić jakiegoś część cyborga. Może chcą mnie zrobić tak jak w jakimś filmie, jak cyborg gra, przypuśćmy, i zrobić, się mówi, z Gwiezdnych Wojen. To może do tego dążą. I proszę państwa, ze mnie zrobili już naprawdę, no psychopatę zrobili. No wiecie co państwo? Jak tak można? Człowiek żyje, tak jak ja już nieraz się wypowiadam, i proszę państwa, państwo widzicie, nie wypowiada się jakiś wam niołóg, czy jakiś, którzy mówią o dzięciu, tylko się wypowiada człowiek. Bo proszę państwa, żeby uznać za osobę niezdolną do życia w świecie, no to trzeba tą osobę pochować. A już mnie pochowali 40 razy. I proszę państwa, i dalej mnie chowają. I mówią, że ja jestem osobą niepożądaną w tym świecie i mam być zgładzony z tego świata. I także mnie czeka, proszę państwa, powiem państwu tak, kwiatki od spodu będę wąchał, a jak to się mówią, a na mogiłę przyjdą mnie, po prostu jeszcze na koniec co innego zrobią. Że dobrze, że takiego człowieka już szlak trafił. Proszę państwa, dzisiaj powiem państwu, Matulę posądzać, że Matula jest psychicznie chora i tak jak pan ze szkolnej powiedział, że Matula jest lampucero nazwą, że Matulę trzeba oddać do domu zakładu obłąkanych, to może pan Krzysztof uda sam się do zakładu obłąkanych, może tam będzie jego miejsce. Bo proszę państwa, teraz się okazuje, no nie wiem, czy to już naprawdę nas czeka, naprawdę w świecie tak zwanego nowoczesnego światu jakaś ekspertyza naukowa, a może to do tego idzie, że chcą Matulę oddać, przeprowadzić jakieś badanie na Matuli, a brata do Choroszczy, a tam już jak człowiek trafi, to może być albo wyleczony, albo może być, jak to się mówi, uznać za psychicznie chorego i będzie być umieszczony gdzieś na Śląsku w jakimś odosobnieniu, tak zwanym jakimś ośrodku zamkniętym na otoczenia zwykłych. No bo uznają wariat, psychicznie chory, no cóż, proszę państwa, takiego człowieka zamknąć, żeby on publicznie po prostu nie miał styczności z ludźmi. A mnie, powiem państwu tak, i niech ludzie słyszą, słuchajcie panowie i panie na całym świecie, i tak se logicznie, panie i panowie, pomyślcie, jak można z osoby zdrowej zrobić psychopaty. Bo psychopata to się zajmuje morderstwami, gwałceniami różnymi. A jeżeli ze mnie zrobili z osoby żywej postać niuni egipskiej, to może ja to niuni będę. Tylko wiecie państwo, najpierw to niuniu to egipsko. Może będę ja kiedyś w przyszłości, bo już może mnie nie będzie na tym świecie. Może do tego stopnia dużo ludzie, którzy na mnie naprawdę chcą mnie tak już naprawdę się wzięli i chcą mnie naprawdę z tego światu odstawić na boczny tor. No to proszę państwa, tak naprawdę państwu powiem. Co wy państwo sądzicie? I tak co myślicie? I państwo naprawdę pomyślcie, jak takie coś można zrobić. Proszę państwa, nasyłać na mnie policję, nasyłać wszystkie rzeczy, przyjeżdża policja, przyjeżdża i opieka społeczna. No proszę państwa, no to żeby ja naprawdę był jakimś gangsterem, no to mają prawo. Ale to jest celowa zagrywka, przysłanie policji na nas, żeby nas jak najszybciej z tego świata usunąć. Karetka pogotowia. I mówię, karetka pogotowia, też państwu mówiłem. Proszę państwa, lekarz badał Matulę, brata, wszystko okej, okay, wszystko zdrowe. To co, nas uznali za psychicznie chorych, potencjalnych z jakichś przybyszów nie z tej ziemi? No chyba tak, ale powiem państwu, ta gehenna, ja przetrwam, ale ta gehenna tego wszystkiego, tych zakładów, tych policji, to niestety, to wszystko internet, aplikacja, świat słyszy, świat wszystko filmuje i świat wszystko jest opisane. I proszę państwa, naprawdę. Zaraz się wypowiada. Czy państwo,
Czy państwo należy, ale tych rozmów słuchać troszeczkę tak nieładnych, nie, na początku dziennym. I proszę państwa, gdzie was honor? Powiem państwu. Gdzie to wstyd, gdzie hańba, że dzisiaj Polska, taki Europa i cały świat patrzy na to przykro. Takimi rzeczami się zajmując, ludzie, niektórzy, myślą, że na mnie zbiły majątek, a może mają na mnie miliardy zbić. No to proszę bardzo, niech mnie wystawią w grze, tak jak w totolotku. I może ja będę występował w grze w totolotku i ktoś mi będzie wystawił mnie na aukcję i będą za mnie oferować za skórę moją. Aha, wóz, za wóz nami 10 tysięcy złotych, za co, za środek męskości damy 500 zł, za rękę prawo damy 2000, a za głowę damy może 10 tysięcy, bo ta głowa ważniejsza, jak się mówi, najważniejsza. No, ale wiecie państwo, noga też potrzebna, ręka też potrzebna. Mówiąc, proszę państwa, a może to ja będę na jakieś moje rzeczy, będę po prostu do jakich przeprowadzania w jakimś szpitalach, czy może jakieś po prostu ekspertyzy na mnie będą robić. No może, wiecie państwo, człowiek zdrowy, no to komuś jakieś serce wstawić, wątroba się przyda. No wiecie państwo, są w Europie które firmy, nie będę wymieniał, które się zajmują eksploatacją i po prostu profanacją ciał ludzkich. I skupują po to, żeby stawić serce zdrowego człowieka, osoby, który jest, a może chce ze mnie ściągnąć szpik kostny, może który potrzebuje, to dlatego może o to idzie całe wszystko. To proszę państwa, jeżeli na takie rzeczy się porywają na mnie i chcą mnie już naprawdę z tego światu zbić, no to proszę państwa, to znaczy, że jestem bardzo w drogiej cenie, bo jeszcze nie wiedziałem o sobie, że tak ludzkie ciało jest bardzo szeroko cenione, bo proszę państwa, dzisiaj każda rzecz jest w pieniądzach. To może ja jestem bardzo wysoko postawionym osobą i może dlatego mnie tak cenią za pieniądze, że mnie chcą po prostu zabić i moje rzeczy po prostu sprzedawać. Mówiąc publicznie w świecie czy w Europie, bo do tego idzie. To proszę państwa, jeżeli ja jestem tak drogocenny i tak wartościowy, to niech mi przyjadą za życia jakaś mnie, może pan czy pani mnie wykupi, to może ja będę miał chociaż przy boku ładną panią i będę z tą panią może jeszcze po prostu razem mieszkał, bo może do tego idzie. Proszę państwa, a pan, to wiecie, do czego pan zdolny. Nie będę mówił, bo to nieładnie się wypowiadać. To może, proszę państwa, a kobiety może większe mają, większe zażalenie mają do mnie i może dlatego więcej chcą, żeby może mnie kupić, a potem ją sprzedać do jakiegoś, proszę państwa, jakiegoś może na zachodzie, jakiegoś domku tak zwanego ładnych rozkoszy. Może do tego idzie, może żeby ja w czymś jakichś ciekawych rzeczach zagrał. To może z tego będzie biznes i będzie show biznes na cały świat. I proszę państwa, to chyba do tego idzie. Najpierw mnie usuną z mieszkania, a potem mnie sprzedadzą do show biznesu. A wiecie państwo, show biznes w dzisiejszych czasach to jest grube miliony euro się zarabia. Nie myślcie państwo, że to są małe grosze. A taki człowiek, który potrafi takie rzeczy robić, to wiecie państwo, na łańcuchu przywiązał, będzie ten człowiek jak wyglądał, jak piesek z budki wyjdzie i tylko będzie włos szczerbaty się błyszczał i przyjdzie, o, ty taki, nie taki, dobrze jesteś u nas. Idź. I będę jak to się mówiąc, lokaj na uwięzi innych ludzi. A może do tego mnie dążą, że mnie chcą na łańcuchy skuć i będą na mnie przeprowadzać ekspertyzy, a może chcą na mnie przeprowadzić jakieś naprawdę rzeczy takie, że może ja w tego w życiu nie widziałem. Może, bo niektórzy ludzie na takie się znają w sprawach. To proszę państwa, jeśli takie osoby i ludzie mają takie zdanie, to niech napiszą, albo może niech, proszę państwa, się oświadczą i żywe dusze swoje pokażą twarze. Bo widać, o takie coś chodzi, że najpierw zakłady, a teraz może za życia mnie chcą kupić i ze mną przeprowadzić jakieś po prostu tak zwane rzecz niebywało. No proszę państwa, a ja nie jestem jakimś do rzeczy, do sklonowania, bo proszę państwa, sklonować osobę to można szybko. Pobrać komórki różne, są firmy, które się zajmują, laboratoria, to może do tego chcą mnie sklonować, że taki drugi będzie z wąsami, jak się mówią, którzy nazywają pan Bonifacy, ale pan Bonifacy, to proszę państwa, to jest człowiek, bo pan Bonifacy to był dzisiaj słynny kot, który potrafił ludzi oszukać i kota nikt nie da oszukać, bo kot ma więcej zmysłów, jak dzisiaj ci wszyscy panowie, którzy mnie napiętują i nasyłają na mnie karawany, no to może karawana śmierci, życia i pociechy, bo to tylko to jest, zostało. A i na końcu może niech na karawanie napiszą,
że ta i ta osoba ciągle żyje, niech wywieszył szyld i ten szyld niech jeździ po całym świecie i po Europie, w Polsce. Aha, ta i ta osoba jako nieżyjąca, a pod spodem ta osoba żyje. I to jest, i pod spodem napisać, proszę Państwa, ten człowiek jest nieżyjący, a pod spodem ten człowiek żyje po to, żeby zarobić krocie pieniędzy na tej osobie, bo ta osoba jest bardzo w drogiej cenie i ten człowiek jest bardzo wartościowy. A wiecie dzisiaj, proszę Państwa, kasa dziś najważniejsza, bo godność człowieka się nie idzie. Ani pieniądz się mówi, żeby mieć, tylko aby tylko zamordować. I o to chodzi. Bo kasa to jest wszystko. Nie zastąpi człowieka. I na tym rzecz polega, że mnie chcą naprawdę ze mną zrobić porządek. Ale zanim ze mną porządek zrobią, to powiem tak Państwu, nieładnie, bo to nieładnie się wypowiadać, ręka boska uschnie, kto na moje życie czyha i na mnie ręce podnosi. Ja nie powiem, nie chcę kogo po prostu obrażać, tylko takie przysłowie jest. I proszę Państwa, kto to robi i kto z tym się zajmuje i kto tym, kto w ciuciu babkę gra i udaje głupiego i dalej mówi, że to nic nie wiadomo. Proszę Państwa, myślicie, że ktoś głupi i ktoś jest psychicznie chory? Proszę Państwa, to wam przynosi wstyd i hańby, bo ja na mnie to tyle, że przyjadę, ja wyjdę, porozmawiam, spiszę moje dane, wszystko i dalej żyję. Ale wam, proszę Państwa, w Polsce i na całym świecie to jest naprawdę, że hańba, hańba. Jak ludzie spojrzą, przecież w internecie nagrane, że jestem osobą nieżyjącą. Proszę Państwa, każdy patrzy, każdy widzi. Nie myślcie Państwo, że ja może ja celowo opozorowuję śmierć własną, proszę Państwa, że może myślicie, że ja chcę zarabiać pieniądze. Nie, ja na kasę nie lecę. Tylko na mnie lecą niektórzy fanatycy, tak powiem Państwu, o skłonnościach. Nie będę się wypowiadał, bo to nieładnie, wiecie Państwo, obrażać kogoś. Każdy jest człowiekiem, każdy jest szanowanym. Ale proszę Państwa, ci ludzie, tymi rzeczami, którzy się zajmują, to naprawdę niech się zastanowią, bo naprawdę w życiu oby czasem się karty nie odwróciły. Bo proszę Państwa, dziś człowieka zrobić psychopatę, zrobić nieboszczyka, no proszę Państwa, można wszystko zrobić człowieka. I można i psa kij pod ręką się znajdzie, uderzyć, a człowiekowi paragraf znaleźć na człowieka, proszę Państwa, można wszystko. I człowieka można i z gnojem zmieszać, i z błotem, bo człowiek jest osobą po prostu tak do takiego stopnia dopuszczony, że ludzie, którzy po prostu obcy są na całym świecie, z człowieka mogą zrobić naprawdę psychopatę, doprowadzenie człowieka do skrajnego wyczerpania i ruiny, że człowiek nawet to może odczuć nawet do końca życia, będzie miał stres psychiczny i to będzie na człowieku, na zdrowiu się odbijać, a już na mnie się odbiło, proszę Państwa. Ja w nocy nie mogę spać, mnie tylko jakieś koszmary się śnią, to tylko patrzę, czy już może po mnie zakład pogrzebowy przyjechał, a może przyjadą mnie zabić, bo naprawdę to już naprawdę szczyt bezczelności. I mówię Państwu tak. No, nie kończysz. Proszę Państwa, tak szczerze powiedzieć, ocencie Państwo to sami i Państwo sami to zobaczcie. Naprawdę. A kto to robi, kto chce mój majątek przejąć i moje schydę, to powiedziałem, to wyjdzie to, ale czym innym. Bo nie będę szczególnie wypowiadał, bo to nieładnie, wiecie Państwo. Babcia. Bo tu idzie świat. I tam. I się mówi, życzę Państwu pomyślności na drodze życia i wszystkim życzę najlepszego, oby to zdrowie i to życie wiodło. Ale mnie życie, panowie niektórzy mnie zmarnowali, którzy takie rzeczy robią. I mówię Państwu, życie mnie zmarnowali do końca życia, ale ja się pomału podniosę. Ale świat i ludzie niech zobaczą, czym się zajmuje dzisiaj Polska, że morderstwami, wiecie Państwo, to jest czyn haniebny, nawet warty świeczki, bo dzisiaj takie rzeczy robić, proszę Państwa, wiecie co, no naprawdę, naprawdę płakać się chce, ale trudno, no niestety, takie życie mamy dzisiaj w świecie. Świat jest wesoły, mamy demokrację, mamy świat, każdy ma prawo sobie w życiu robić, ale nie takie rzeczy. Można, proszę Państwa, wszystko. I także dziękuję serdecznie. I do widzenia, i jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się i za mnie ręce do góry. Oby to więcej nie było tego. A jeśli pójdziecie za tymi, co was naprawdę, którzy to robią, no to wasz problem, nie mój. Dziękuję, do widzenia Państwu. Trzymaj wam.